W nocy śni mi się, że ocknąłem się na pustyni po dwóch miesiącach pierwszej wędrówki, których zupełnie nie pamiętałem. Ubranie było bardziej zniszczone i wypłowiałe od słońca. Nie miałem plecaka ani dokumentów, tylko to, co na sobie. Tragały mną dwa przeciwstawne uczucia niepokój o to, jak teraz będę szedł bez sprzętu i wody? I drugie, radość i dziwna czystość w duszy. Jakby teraz zaczynała się prawdziwa pielgrzymka. Jeszcze we śnie sprawdziłem, czy mam na szyi mój szkaplerz świętego Józefa, który noszę od początku drogi przez USA. Po przebudzeniu przekonałem się, że był tam rzeczywiście, a myślałem, że przed zaśnięciem zdjąłem go razem z drewnianym krzyżem. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie BookTube na kanale PCH24TV, i jak zwykle zachęcam Państwa do wspierania tego kanału finansowo. Gdyż nie utrzymuje się on z reklam. A jeśli ktoś nie może finansowo, to także polubienia, subskrypcje i udostępnianie linków na innych mediach społecznościowych z pewnością pomogą w rozwoju tej niezależnej telewizji internetowej. Prawie 600 stron druku, a chłonie się jak najlepszą powieść sensacyjną, i po prostu nie można się oderwać. A nie jest to przecież żaden thriller, horror czy skandynawski kryminał. To dziennik Pielgrzymki Pieszej przez całe Stany Zjednoczone: od zachodniego do wschodniego wybrzeża, od San Francisco do Nowego Jorku. To Krzyż Ameryki Romana Zięby, książka, która ukazała się jeszcze w roku 2019 nakładem wydawnictwa Sumus. Tego samego wydawnictwa, którego nowość, trening ducha i ciała, niedawno Państwu krótko przedstawiałem. I podobnie jak ta najnowsza publikacja, Dziennik Romana Zięby, to książka dla prawdziwych mężczyzn, takich, którzy nie boją się wyzwań. Każdy bowiem prawdziwy mężczyzna musi czuć choć odrobinę zazdrości. Ją czytając, samotna wyprawa przez cały kontynent amerykański, zmierzyć się z sobą, z przeciwnościami napotykanymi po drodze, pokonywać codziennie różne trudności, przezwyciężać ból i zmęczenie, by iść dalej i się nie poddać. A przy tym mieć na początku w kieszeni na całą tę wielomiesięczną drogę tylko 150 dolarów. Ale to nie jedynie przygoda dla przygody, to nie żadna próba udowodnienia sobie, jaki jestem twardziel i że własnymi siłami osiągnę sukces wbrew wszelkim przeciwnościom. A jak wyglądają ci, którym się nie powiodło w tym pędzie do sukcesu, realizując American Dream, Roman Ziemba mógł się sam przekonać już w pierwszych dniach swojej wędrówki. Gdy oto w Kalifornii, obok ogromnego bogactwa potężnych firm, gigantów, tak zwanych big tech, wypielęgnowanych trawników, posiadłości, których właścicielom ewidentnie przeszkadzają kościoły, a Bóg wydaje się niepotrzebny, jednocześnie napotykał bezdomnych koczujących przy drogach, w pobliżu autostrad i pod mostami. Tu nie chodziło o udowodnienie, że jak się chce, to pokona się każdą przeszkodę i zostanie, jak w amerykańskim filmie, na końcu milionerem jeżdżącym bogatą furą i mającym dom z basenem, w którym kąpie się długonoga, piękna żona w bikini. To przecież pielgrzymka. Wobec rzeczywistości można przyjąć jedną z dwóch postaw: albo przyzwolenia, albo zmagania. Pielgrzymka to czas zmagania, bywa, że nawet cichego heroizmu. Ciężko o tym pisać, bo ta codzienna ofiara trudu to bardzo osobiste doświadczenie spotkania, które. Pozostaje tajemnicą naszego sam na sam z Nim, z Panem Bogiem. Doświadczenie pielgrzymki to przede wszystkim trudna droga własnego nawrócenia. W drodze jest się skoncentrowanym głównie na tym, żeby wytrwać, pokonać się przeciwności. I żeby dziś przejść zaplanowane kilometry wykonać uczciwie to co do nas należy tu i teraz najważniejsza jest chwila obecna to jest nasza modlitwa pielgrzymka to próba wierności każdy kolejny dzień wypełnia zmaganie z własnymi słabościami to szkoła wytrwałości w codziennym zmaganiu z samym sobą a zatem pielgrzymka pielgrzymka jako modlitwa jako próba wierności dodajmy że ta pielgrzymka z 2018 roku a więc jeszcze przed pandemią była o tyle wyjątkowa że modlił się w niej nogami nie tylko autor roman Ziemba i nie tylko modlili się w niej słowami ci którzy wspierali go duchowo z północy na południe szedł drugi pielgrzym, przyjaciel autora, Wojciech Jakowiec. Szedł, szedł z Edmonton w Kanadzie do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Z kolei trasa Romana Ziemby kończyła się w miejscu, w którym stały wieżowce World Trade Center. W miejscu, które sam autor określił. Mianem bolesnej, niezabliźnionej rany w sercu Ameryki. Ich trasy przecięły się w Denver, tworząc krzyż. Sami nadali tej pielgrzymce nazwę angielską Across America, która jest grom słów i zapisana z małym a na początku, a dużym c, może oznaczać zarówno przez Amerykę, jak i krzyż Ameryki. A więc była to modlitwa za Amerykę, za kontynent amerykański. Obaj pielgrzymi należą też do wspólnoty pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, którą opiekuje się arcybiskup Andrzej Dzięgę. Dopełnijmy jeszcze własnymi słowami autora, co było istotą, albo jedną z kilku istotnych cech tych zmagań. Z własnymi słabościami, tej próby wierności, tej modlitwy nogami. Wiemy, że Bóg ma miłość dla każdego i każdemu pragnie tej miłości udzielać. A jednak nasze zmaganie z przestrzenią i z własnymi słabościami jest także znakiem sprzeciwu. Nasza wiara i codzienne ofiary sprzeciwiają się kulturze przyzwolenia na grzech. Bóg pokazuje nam tutaj przede wszystkim nasze własne słabości. Z nimi toczymy walkę, ale w tej walce napotykani ludzie widzą dla siebie znak nadziei nadziei na to, że zasadą rządzącą światem jest miłość, która realnie wpływa na świat i ma moc go zmieniać. Ale prawda o miłości nie jest łatwa. Miłość, która ma nieskończoną moc, nie jest łatwą miłością. Ze swojej szalonej miłości do grzesznika Bóg zrobi dla niego wszystko. Z wyjątkiem jednego: Bóg nigdy nie obniży grzesznikowi poprzeczki wymagań. Zaprzeczyłby wtedy swojej naturze. Żyjemy w czasach przyzwolenia i rosnącej dostępności wszystkiego. Coraz mniej popularne stają się słowa zmaganie, ofiara trudu heroizm. To, co jest główną treścią naszego pielgrzymowania, bywa w dzisiejszym świecie podejrzane jest egzotycznym dziwactwem. Te zapiski z 13 września, których fragmenty przytoczyłem, warto, tak jak zresztą sam dziennik, przeczytać w całości. To jeden z lepszych pasusów w całej tej książce. Czytając ten dziennik, uświadamiamy sobie, że w gruncie rzeczy pielgrzymka to taka kwintesencja życia to obraz naszej ziemskiej pielgrzymki. W obu przypadkach znamy cel. Tylko, że końcem naszej ziemskiej wędrówki jest sanktuarium, nie ludzką ręką uczynione niebo. I z Bożą Opatrznością mamy tam dotrzeć. W obu przypadkach musimy zmagać się z naszymi słabościami, a jednocześnie liczyć na wsparcie samego Boga, ufać mu. Biorąc swój krzyż, mamy ufać, że cokolwiek się stanie po drodze, Bóg nie przestaje nas kochać. I chce naszego dobra, cały czas nad nami czuwa. Roman Ziemba mógł się o tym wielokrotnie przekonać, wędrując przez 12 stanów USA. A oprócz różnych dziwnych spotkań i incydentów w czasie swej pielgrzymki, przytacza też w swoim dzienniku zdumiewające wydarzenie spotkania z aniołem z wcześniejszej pielgrzymki na pustyni judzkiej. Wydawało się wówczas, że śmierć zagląda mu w oczy. Szczegóły tego ciekawego incydentu można znaleźć w tej książce. O tym, że Bóg nad nami czuwa, często w trudnych chwilach skłonni jesteśmy zapominać, albo właśnie dopiero wówczas sobie o Panu Bogu przypominamy. Ważna jest zasada, którą odnotowuje autor jeszcze na samym początku, że, cytuję, pielgrzymowi w drodze nic się nie należy. Te słowa nie są pochwałą ubóstwa, tylko przypomnieniem o wdzięczności. Wdzięczność także za najtrudniejsze doświadczenia sprawia, że w drodze wszystko, co nas spotyka, staje się łaską. Koniec cytatu. To także idzie pod prąd współczesnej kultury. Dzisiaj wszystkim wszystko się należy. Do wszystkiego mamy prawo. A jak zauważył pewien hiszpański duchowny, parlamenty, jak obłąkane, przegłosowują kolejne ustawy i regulacje, by te prawa zagwarantować. Wiele jeszcze można by o tej wspaniałej książce powiedzieć, bo jest to nie tylko zapis tego, co wydarzyło się po drodze, co pewnie już widać z przytoczonych cytatów. Ta książka to zarówno diariusz Pielgrzymki przez 12 Stanów Ameryki, powieść drogi w pewnym sensie, opis USA, ale także modlitwy, cytaty, przemyślenia i medytacja autora oraz opowieści napotykanych po drodze ludzi. To także bardzo osobisty dziennik, w którym ziemba mówi o swoim życiu i o swoim nawróceniu. Wychowywany w rodzinie ateistycznej był przemytnikiem na dalekim Wschodzie, odnoszącym sukcesy pracownikiem korporacji, a wreszcie aresztowanym przestępcą. Po ciężkich doświadczeniach nawrócił się. Resztę znajdą Państwo w Krzyżu Ameryki. Czytajmy dobre książki, a ta jest bardzo dobra. Nawet jeśli czasami nie zupełnie zgadzam się z autorem, jak na przykład wówczas, gdy tłumaczy symbolikę krzyża w kształcie litery Tau. Uważam, że jest to świetna lektura. Zresztą przekonajcie się Państwo sami. Krótki przegląd nowości wydawniczych i tym razem dwie publikacje wydawnictwa Biały Krug. Pierwsza z nich to także pierwsza książka w nowej serii Polskie dzieła historyczne, która ma prezentować klasykę polskiej historiografii, jak tytuł tej serii wskazuje. I jest to praca Edmunda Opfmana. Wodzowie Polski Szlakiem Oręża Polskiego. Publikacja pierwotnie ukazała się w roku 1934, a obecne wydanie, w porównaniu do oryginału, jest bogato ilustrowane, co jest też cechą charakterystyczną wydawnictwa Biały Kruk. Publikacje tej oficyny wydawniczej po prostu zachwycają szatą graficzną, co jak sądzę widać też i po okładce. Praca zmarłego w 1951 na emigracji historyka przedstawia sylwetki 21 postaci historycznych. Wśród nich m.in. takich jak Bolesław Chrobry, Władysław Jagieło, Stefan Batory, Stefan Czarniecki, Romuald Traugut czy Józef Hałkę Bosak, a kończy się na postaci Józefa Piłsudskiego. I z pewnością książka ucieszy każdego miłośnika historii. Ja będę z niecierpliwością wyczekiwał kolejnych tomów. Druga publikacja to praca zbiorowa autorstwa Wojciecha Polaka, Sylwii Galii Skarbińskiej i księdza Michała Damazyna. I jest to książka Najmłodsi Bohaterowie. Historia polskich dzieci od X do XXI wieku. Są to opowieści o walce i cierpieniu z perspektywy właśnie najmłodszych bohaterów polskiej historii. I mamy tutaj zarówno dzieci głogowskie, niecedyńskie, jak chciał pewien komik, i nieprzywiązywane też do tarcz przez Polaków. Mamy Stanisława Kostkę, polskich gimnazjalistów w czasach zaborów, młodych obrońców Lwowa, bohaterskich obrońców Grodna czy bohaterską Inkę, a z nowszych czasów na przykład Federację Polskiej Młodzieży Walczącej. Książka również bogato ilustrowana. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem!